Dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym turnieju. Za 2 minuty rozpoczyna się pierwszy mecz. Obejrzymy sobie spotkanie Unisexu z First Legionem. A mam nadzieję, że dostarczy nam jakichś emocji. Obie drużyny mają swoje doświadczenie. Obie prawdopodobnie wystąpią w pełnym składzie, ale wydaje się, że tutaj nie będzie żadnych niespodzianek, że First Legion sobie dość łatwo poradzi. No ale musimy pamiętać o tym, że jest pora wakacyjna, nie wszyscy mają możliwość dojazdu na turniej, wzięcia w nim udziału, więc póki co mamy do czynienia z turniejem 6 na 6. No a jak się rozstrzygnie, to dopiero zobaczymy. Pierwsza mapa to Elfia Przystań, oczywiście dwupunktowa lokalizacja, w której jedna drużyna broni, druga przejmuje kolejno 2 punkty. Pierwszy położony w takiej uroczej rozpadlince, drugi na takim pomoście, który ma być tam domyślnie przystanią dla elfich statków powietrznych, jeżeli się nie mylę. Zwykle drużyna atakująca ma tutaj bardzo dużą przewagę, więc przy okazji tego spotkania to wszystko wskazuje na to, że też nie powinno tu być większych niespodzianek. Na pewno Unitedzi sobie poradzą z przejęciem, przynajmniej powinni. Czy Czesi i Słowacy w sojuszu dadzą radę przejąć oba punkty? No to wszystko zależy od dziennej dyspozycji obydwu drużyn, także ciężko tutaj osądzać. No i mamy, rozpoczyna się nasz mecz. W tym tygodniu streamujemy na pełnej, najlepszej jakości graficznej. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych powodów do narzekań w związku z tym. Przy okazji przypomnimy sobie, jak wygląda ta gra w pełnej krasie. Oto jest drugi punkt, ta wspomniana przystań, wyposażona w pułapkę, która zawsze wraz ze startem uruchamia się, aczkolwiek nikogo nie wyrzuca w powietrze. Później trzeba będzie uruchomić ją za pomocą specjalnego przycisku zlokalizowanego mniej więcej na tej wysokości, tam na tej odległej skale. No ale póki co ten punkt nas wcale nie interesuje. Interesuje nas ten punkt w tej dolince. Słyszymy ćwierkanie ptaków. Widzimy tutaj, Unitedzi się naigrywają z Piotra, który jest nieobecny. Prawdopodobnie dlatego, że wiedzą, że to spotkanie jest streamowane. Dlatego tak się zachowują. No i już występują, idą do obrony. Chwila powstrzymania, ponieważ spadający meteoryt zwykle tutaj zabija tych, którzy zbyt szybko pobiegną. Tutaj widzimy, krasnoludek już się na górze rozstawia. Bardzo pewne wejście lodowej. No i próby tutaj zrobienia tak zwanego rozpierdolu na drużynie atakującej. Widzimy, impet został zatrzymany, ale nie wydaje się, żeby tutaj były jakieś bardzo, bardzo skutecznie przeprowadzona obrona. Tym niemniej drużynę atakującą widzimy w lekkiej defensywie, wbrew pozorom. Przygotowują się do ataku pozycyjnego, aczkolwiek jak widzimy przewaga pierwszego Legionu jest zbyt duża, żeby tak naprawdę zagrozili punktowi.
wysunięci kilka metrów przed punktem, bronią się i po prostu czekają na atak Czechów i Słowaków i widzimy bardzo dobre zagranie tanka. Na tanku dzisiaj Gandalf ściągnął na minę powietrzną orka z drużyny przeciwnej. No i w ten sposób cały atak został rozbity. Jeszcze tutaj Working próbował atakować od tyłu za pomocą mocy niewidzialności Inkwizytora, ale jak podpowiada nam narrator, humiliation. Raczej nikt chyba nie spodziewał się innego wyniku. Kolejne spotkanie Unitedów, prawdopodobnie z Exclusive, może być bardziej spektakularne, bardziej widowiskowe. To będzie już półfinał. No i zdecydowanie będzie bardziej warte obejrzenia. Co my możemy? Możemy tylko zobaczyć, jak tutaj drużyna niebieska, rozproszona, jest wybijana punkt po punkcie. Last Leviathan mrozi przeciwników. Jak widzimy, reszta zostaje tutaj szybko załatwiona przez pozostałą część drużyny. Bardzo dobre wejście Destropowy. Rozbicie tak naprawdę tłumu przeciwników. No i dużo już tutaj czasu do końca nie zostało. Bardzo słaba gra jest tanka z drużyny Czechów i Słowaków. Jak widzimy, zupełnie nie potrafi tutaj okiełznać lodowej. No i tylko komentarze. Nie ma tu ani cenu. Wydaje się, że to chodzi o to, że nie ma sensu ta gra, że nie ma szans. No ale zobaczymy. Bardzo dobra postawa Gandalfa, bardzo dobrze tutaj wykorzystuje swoją tarczę. Jak widzimy, Destropowa wirem wchodzi w przeciwników i cała obrona jest tutaj cały atak jest rozbity. I to jeszcze z dala od samego punktu, w którym następuje walka. I ponownie drużyna niebieskich zrespiła się. Próbuje coś zrobić. Ktoś tam przedarł się pewnie chyłkiem bokiem i chciał przejąć punkt, ale tam częściowo drużyna wróciła i już pewnie przegoniła ewentualnego agresora. A tutaj widzimy nawet w 3 osoby, już teraz więcej, Unitedi sobie poradzili z tym impetem. Bardzo dobre zagranie tanka, który najpierw przytrzymał tarczę przed lodową, a następnie wepchnął ją za tarczę tanka z drużyny przeciwnej, skutkiem czego cała ekipa spawalnicza została tutaj zamrożona. Na pewno wyróżniającymi się zawodnikami w tym meczu jest Lodowa z tankiem, którzy bardzo dobry duet tutaj pokazują. No i Destropowa, który wie, jak wejść, kiedy wejść, którego skilla użyć i na pewno stanowi tutaj mocne uderzenie chłopaków z pierwszego Legionu i dziewczyny. Oczywiście dziewczyną jest Last Leviathan, jakby ktoś pytał. Nie wiem, czy odpowiada na propozycje matrymonialne, ale zawsze można próbować. Widzimy tam chyłkiem znowu się przedziera Inbred, ale to zobaczymy, co się stanie z Inbredem na punkcie. Na razie się czai. Widzimy tam daleko w tle Unitedi powstrzymują atak, a tutaj dwie osoby przychodzą zabić orka. No i oczywiście jeszcze przychodzi dwóch zawodników z drużyny Czechów i Słowaków, ale to chyba za mało. Destropowa bardzo ładnie tutaj pokonał Imbreda, ale cały czas w niewielkiej przewadze są Czesi, ale już widzimy ładny powrót, a bardzo szybkie rozmrożenie i sytuacja na punkcie została opanowana. Jak mogliśmy zauważyć, natychmiastowe zamrożenie ma troszeczkę krótszy zasięg. Już jeszcze nie grałem, jeszcze nie widziałem we własnym wykonaniu, ale już słyszałem narzekania chłopaków na to, że nie mogą trafić przez to, że właśnie zasięg
natychmiastowego zamrożenia został skrócony. Twórcy gry cały czas nie ustępują, cały czas nerfią lodową. Pewnie wiele osób się z nimi zgodzi, ale ci, którzy grają lodowymi, to raczej nie są uszczęśliwieni. No i już widzimy, nie ma tutaj Inkwizytora, ale za to przychodzi Berek, który nie daje rady sobie, nie udaje mu się poradzić z healerem. Healer też jest tutaj bardzo dobrym zawodnikiem, zresztą widzimy jak działa, jest pełen współpracy, pomaga sojusznikom, dzięki czemu po raz kolejny słyszymy narratora, który mówi o upokorzeniu drużyny atakującej. No i skoro tak wygląda pierwszy mecz, to możemy nie mieć wątpliwości, że drugi mecz będzie bardzo szybki, bardzo krótki i na pewno zespół z klanu United Legends sobie z nim sprawnie poradzi. Już widzimy tutaj na czacie jakieś pytania, czy Destropowa jest z Czech. Oznacza to być może, że Czesi będą chcieli go pozyskać. Powiem szczerze, że nie pamiętam, gdzie grał Destropowa, zanim przyszedł do Unitedów. W Blood Inc. może? Na pewno taki zawodnik byłby sporym wzmocnieniem dla drużyny Czechów i Słowaków, tym bardziej, że oni wielokrotnie otarli się o walkę, o awans do Złotej Ligi. Póki co rozgrywki ligowe są wstrzymane na czas wakacji. No a co będzie po wakacjach? No to się dopiero przekonamy za około miesiąc. Jeżeli dobrze pamiętam, 15 września mają się zakończyć te turnieje wakacyjne. Inbred ostatnim desperackim atakiem tutaj próbuje coś przejąć punkt, no ale jak widzimy, no, nie ma szans. No i tym samym mecz zakończył się zwycięstwem Unitedów nad czesko-słowackim sojuszem. No, jak widzimy, tutaj Czesi nawet w osłabieniu grali, więc wynik jest jak najbardziej zrozumiały. Fakt jest taki, że była u nich jeszcze lodowa, gdzieś się przewinęła, instanta rzucała, ale nie dotrwała do końca. Armada już sobie poradziła. Jak widzimy, prawdopodobnie do tego meczu w ogóle nie doszło. I rozpoczyna się wczytywanie mapy do drugiego pojedynku.
przypadku map z atakiem i obroną drużyny w pewnym momencie zamieniają się miejscami. A tu cóż to się stało? Tam chyba widzimy... co to może być? Drzewo? W powietrzu? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje tak naprawdę, więc może na wszelki wypadek wyjdźmy z tego meczu. Spróbujmy dołączyć do niego jeszcze raz. Jest spora szansa, że spotkanie się jeszcze nie rozpoczęło, chociaż nie przesadzałbym. Już pewnie pierwsze starcie trwa. Za chwilę się przekonamy. Wszystko zależy od tego, jak długo będzie się wczytywać mapa. O, proszę, już jedna szósta przejęta. Widzimy, Unitedzi dość pewnie sobie poczynają na punkcie. Niestety nie widzieliśmy tego starcia, no ale to jest wynik tutaj problemów drobnych technicznych. Trzech zawodników na punkcie to jest wystarczająca ilość, żeby przejmować. Jeszcze tutaj Inkwizytor próbuje powstrzymać atakujących, ale widzimy, 48 sekund zajęło im zdobycie pierwszego punktu. Czy z drugim będzie równie szybko? Nie sądzę, ale zobaczymy. Widzimy tutaj, Unitedzi czekają na kolegów. Gandalf próbował wepchnąć lodową zatarczę tanka. Niepotrzebnie ona mrozi, ale teraz, kiedy nie zużywa to many, to na pewno jest to całkiem niezłe rozwiązanie. Zawsze można pomrozić chwilę dłużej. Niczego się w tym nie traci. No jak widzimy, dość pewne wejście. Nawet tutaj nie było zdecydowanego oporu ze strony przeciwników. Tym razem Czesi w cztery osoby, czyli prawdopodobnie jakieś problemy techniczne po stronie tam naszych południowych sąsiadów. Tam widzimy przycisk, o właśnie. Tutaj Inkwizytor Niewidzialny odpalił pułapkę. No ale jak widzimy, efekt tego był żaden. To są zbyt doświadczeni zawodnicy, zbyt doświadczeni gracze, żeby tak po prostu dać się wybić w powietrze. No i widzimy natychmiastowe wskrzeszenie, co oznacza, że gra zakończyła się tak jak przewidywaliśmy, dość pewnym pewnym zwycięstwem Unitedów. Co ciekawe, Unitedzi w piątkę grali. Prawdopodobnie Rafalko także jakieś zaliczył problemy techniczne. Albo po prostu spotkała go karma za edycję kanału, na którym streamuje. Dobrze, zobaczmy, jak wyglądają wyniki. Właściwie całe 1/4 ćwierćfinały zostały już rozegrane. Mamy przed sobą półfinały, które jeszcze według rozpiski mają zacząć się za 1,5 godziny. Oczywiście ten czas zostanie znacznie przyspieszony. Myślę, że to jest kwestia paru chwil, jak moderator turnieju zmieni tę godzinę. Te godziny są płynne, bo wiadomo, różne drużyny o różnych czasach kończą. Chodzi o to, żeby wszystkich ładnie zgrać ze sobą. Anarchy nie wydaje się być zbyt ciekawym składem, więc zobaczymy sobie kolejny mecz w First Regionu, tym razem z Great Family. Zobaczymy.
Destropowy nie ma, ale dlaczego? Być może się przelogowuje. Na razie jeszcze chwilę czasu mamy. Na pewno brak destropowy będzie sporym osłabieniem. O, widzimy tutaj kółko doczytywania się, oznacza to, że data czy godzina turnieju czy spotkania turniejowego zmieniła się. Za 2 minuty będziemy mogli sobie zobaczyć właśnie interesujące nas spotkanie. Cytadela Alchemików. Przeeksploatowana mapa na turnieju. Chociaż nie wiem, jak było przez ostatni miesiąc, gdyż byłem nieobecny. Być może nie była tak często. Nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem, w jakim składzie wystąpi Exclusive, kto konkretnie jest kim w tej drużynie, a to oznacza, że ciężko mi oszacować, który zespół wygra. Na pewno, jeżeli United będą w osłabieniu, to raczej nie mają szans w ogóle podjeżdżać, ale zobaczymy, dajmy im szansę. To kolejna mapa polegająca na przejmowaniu poszczególnych punktów. Pierwszy punkt jest nic nieznaczący, to jest punkt, który jest tylko punktem technicznym. Drugi punkt to jest punkt na tutaj pierwszej bramie. Drugi punkt z kolei jest tuż za drugą bramą w tym miejscu. A ostatni punkt jest na ruchomej platformie, którą steruje się z tego miejsca i tak naprawdę jest punktem bardzo trudnym do przejęcia, ponieważ trzeba jednocześnie przejmować i na górze, i na dole, a oczywiście drużyna obrońców w tym czasie nie próżnuje i nie pozwala na tutaj nie pozwala przeciwnikom się za bardzo w to angażować. Pierwsi atakują Unitedzi już w komplecie. Przez chwilę wszystkich nie było, ale jest szansa, że tutaj przynajmniej spróbują
się zaangażować, ale oczywiście Rafalko ma jakieś tutaj swoje własne wyobrażenia. Prawdopodobnie popełni samobójstwo, o właśnie, żeby tutaj na punkcie się odrodzić. No i spróbować zabić kogoś zaraz po odrodzeniu, no ale jak widzimy tutaj zdecydowanie drużyna Exclusive nie jest drużyną, która mogłaby się tutaj tak zagapić, żeby wejść na respa i dać się zabić jednym szybkim ciosem. Jak widzimy, walka jest troszeczkę bardziej wyrównana, ale zobaczmy sobie jakiegoś nuba, jak wymiata tutaj pałą, wymachuje swoją pałą. Noob Camilso, znany noob, też on gdzieś wychowanek Unitedów. No i na pewno jeden z lepszych zawodników w drużynie Exclusive, do tego bardzo wszechstronny. No to jest tropowa, no niestety. Pronał Healing chciał tutaj pomóc, ale nie bardzo mu to wyszło. Prawdopodobnie za późno zorientował się, że jego umiejętność nie ma jeszcze punktów klasowych. Właśnie tutaj mamy dodatkowe statystyki, możemy zaraz zobaczyć. 12 punktów klasowych. Ogłuszenie chyba 7 kosztuje, ale to nie znaczy, że wtedy można było. Coś jest nie tak. Camilso jest martwy. Obejrzyjmy sobie w takim razie kogoś innego. Może Swift jego. Ale dlaczego tutaj się nie pojawiają? A, już się pojawiają. Tym razem widzimy zdecydowanie bardziej udany atak Unitedów, ale już tutaj się zbliża Camilso, już tutaj lecą bomby z działa i raczej tak będzie ten mecz wyglądał do końca. Nie wygląda na to, żeby Unitedzi mieli tutaj okazję do przejęcia, aczkolwiek widzimy, już się znaleźli na punkcie. Chwila zagapienia. Próba wejścia taranem. Swifty próbuje tutaj instanta, zresztą skutecznie. No i prawie przejęty punkt, który niestety dla obrońców padł. Teraz już za późno. Camilso wraca tutaj tylko, żeby sobie Gandalfa dobić. Pojedynek tytanów. Tank kontra Berserker. No ale mamy tutaj jeszcze healera, więc ten pojedynek nie został rozstrzygnięty. Ogólnie w starciu tanka z Berkiem różnie to bywa. Silniejszą postacią jest Berek, ale jeżeli da się przewrócić, to nie ma tutaj wielkich szans. Bardzo szybko tutaj sobie obrońcy poradzili z działem. I Camilso dead. To teraz dla odmiany obejrzyjmy sobie może Gandalfa, który próbuje tutaj budować platformę na górę Cytadeli. Bardzo sprytne wciągnięcie w mrożącą lodową i oklep. Cała drużyna już się wspina na mury Cytadeli.
szybkie wejście z tarczą tanka. Bardzo dobre rozmrożenie. No ale niestety, jak widzimy, o proszę, bardzo dobre użycie skilla, ale niestety no nie udało się odrzucić wszystkich. To może teraz sobie Gauganera Radka obejrzyjmy. Zbudowanie mostu z drugiej strony jest zdecydowanie dobrym pomysłem, szczególnie ze względu na to, że nigdy nie wiadomo, z której strony drużyna zaatakuje. Przy okazji jest tutaj wyeliminowanie z gry działa. Przydałoby się, żeby to działo zostało rozbite, żeby nie można było za jego pomocą zniszczyć mostu, platformy, po której się tutaj widzimy wspinają atakujący. No ale niestety tutaj sam Gauganer raczej na całą drużynę sobie nie poradzi. Troszeczkę zbyt agresywnie, myślę, Radek gra, szczególnie w kontekście tego, że nie ma tutaj pełnej drużyny. Znowu Rafalko zdezerterował, prawdopodobnie boi się w pierdolu i dlatego go nie obserwujemy w tym meczu. No niestety healer tutaj walczy z krasnoludkiem, ale krasnoludek jest wspomagany przez uzdrowiciela z drużyny przeciwnej, dlatego kiepsko to wyglądało. Destropowa czeka na towarzyszy, aczkolwiek nie z tej strony, z której zdecydowali się oni zaatakować. I teraz pełną ekipą spawalniczą już wszyscy idą zdobywać punkt. Bardzo dobrze tutaj Gandalf z tarczą, ale tak naprawdę osłaniał tylko siebie. Ponownie przegrupowują się u dołu platformy. Gauganer znowu z przodu, ale nie wiem tak naprawdę po co. Chyba dobra decyzja lodowej, że tak wcześnie zaczęła mrozić, bo jak widzimy, zamroziła trzech. Bardzo szczęśliwie tutaj Kamilso wyleciał w powietrze. No i wygląda na to, że jest cień szansy dla Unitedów, przynajmniej na chwilowe znalezienie się w punkcie. Dystropowa bardzo przytomnie, Wir. Aczkolwiek jak widzimy tutaj Mixer, czy jak mu tam Maxder dał radę, zdążył wstać i zablokować. Tutaj działo najprawdopodobniej obrońców. Tutaj troszeczkę nieszczęśliwie Swifty, wydawało się, pojawił się już po ataku. No ale chyba to znaczy jeszcze w trakcie ataku, ale chyba animacja po prostu była dużo wcześniej niż fizycznie pojawiła się postać. No i mamy kolejne podejście. Znowu walka na moście. Tym razem jest tutaj Tesla. No i raczej nic nie wskazuje na to, żeby tych dwóch zawodników tutaj dało radę sobie z drużyną.
obrońców. Ostatnie dwie minuty jakimś cudem udało się otworzyć bramę i tutaj Rafalko na niewidzialności się pojawił. No niestety, gdyby cały ten mecz przebiegał, rozgrywka przebiegała przy równych siłach, to znaczy gdyby nikogo tutaj nie wyrzucało z meczu, być może byłby on bardziej wyrównany, a póki co to no niestety wydaje się, że Unitedzi nie za bardzo mają możliwość nawiązania walki z obrońcami. Zobaczymy, jak będzie wyglądał drugi pojedynek. Być może tutaj ma także znaczenie ilość graczy biorących udział w meczu po obu stronach. W ośmiu atakujący mają przewagę. W sześciu być może ta proporcja się troszeczkę zmieniła. O, bardzo dobra klątwa. Jeszcze tutaj Swifty domraża, tak żeby atakujący nie wyszli z tego mrożenia spowodowanego klątwą i chwilowo zagrożenie zostało wyeliminowane. Już się cała drużyna odrodziła. Rafalko znowu ławczy, znowu się krępuje, wie, że w pierdol dostanie, jak pójdzie na górę. A tu widzimy most na ostatni strzał był. Ekskluzywowie czekali na to, czekali, aż drużyna atakujących pojawi się na moście, żeby go rozwalić, ale jak widzimy udało się tego uniknąć. Tu Radek Gauganerem próbuje ostrzału. Bardzo dobrze, że decyduje się rozwalić działo, ale jeszcze troszeczkę brakuje do tego. Inkwizytor też nie daje mu żyć. Działko zostało zniszczone, na szczęście już bez lów. I drużyna tutaj niebieskich atakuje, ale z tyłu będzie trucizna. Bardzo dobre uderzenie o ziemię. Znowu Camilso wybrał się na miłą przejażdżkę w powietrze. No i tutaj też bardzo przytomni dwóch healerów. Najpierw pierwszy rozmroził swoich sojuszników, potem drugi. Tutaj jeszcze krzyk lodowej, mający na celu prawdopodobnie przerywać jakieś tam akcje z zawodników drużyny przeciwnej. No i wygląda na to, że akcja, walka przeniosła się na punkt. Zobaczymy, jak sobie tym razem poradzą Unitedzi. To jest praktycznie ostatnia szansa, ostatni atak. Jeżeli to się nie powiedzie, no to mecz zakończy się, znaczy mecz, bitwa zakończy się zwycięstwem drużyny Exclusive. No i chyba na tym koniec. Jeszcze tutaj bardzo przytomnie klatki. Ronald Healing został schwytany, no i mecz zakończył się. Teraz, kiedy wprowadzono blok na klatki, można było chyba tego uniknąć. Czasu było wystarczająco. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, nie można wygrywać każdego meczu. Jak widzimy, Rafalko, outsider, powinien złożyć rezygnację. W drugim meczu jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. My możemy powoli przejść do bitwy rewanżowej. Która rozpocznie się za trochę ponad minutę.
Tym razem sytuacja odwrotna. To drużyna Exclusive będzie atakowała, a United Legion będą próbowali się bronić. Jak im pójdzie, za chwilę się przekonamy, za 20 sekund. Gunner Radek tutaj próbuje dokazywać. Spróbujmy w ten sposób. Jak widzimy, tank tutaj bardziej się zajmuje rąbaniem niż szyldowaniem. No i spotkała go tutaj przykra niespodzianka. Trochę nieudana próba wepchnięcia lodowej. Bardzo szybko przejęty pierwszy punkt, właściwie drugi punkt na tej mapie, ale pierwszy, który tak naprawdę, którego obrona się tak naprawdę liczy. Kamilso znowu tutaj pokazuje, jak należy grać w Panzara. Jeszcze jakieś fajerwerki z nowego roku, niebawem nowy rok, a jeszcze niektórzy gracze posiadają stare gadżety. Nie jest to nic nadzwyczajnego. To jest chwila tylko takiego odwrócenia uwagi na czas, w którym drużyna budowała most, ale jak widzimy, bardzo sprawnie przeprowadzona akcja. Praktycznie wszyscy zawodnicy zamrożeni, wybici. I
tutaj na pałę tak zwany atak Kamilsona. Nie było przeciwników, ale i tak. Spróbował on to zrobić. Tutaj troszeczkę oddalmy kamerę. Zobaczmy, jak to wygląda z większej perspektywy, z szerszej perspektywy. Bo tutaj trzeba objąć dwa punkty tak naprawdę uwagą. Exclusive próbuje się dostać na platformę, żeby podnieść tutaj, uruchomić mechanizm, podnieść ruchomą część mapy do góry. Exclusive na dwóch inkwizytorów gra. Pojawił się Noobs Moi. Platforma idzie do góry i za chwilę rozpocznie się przejmowanie punktu. Już jeden z inkwizytorów jest na punkcie, już dołączył do niego tank, Berek, no i raczej tutaj Unitedzi nie zdążą się już cofnąć. Chociaż jeszcze Gandalf tutaj zmyślnie wyciągnął łańcuchem tanka z drużyny przeciwnej. Radek jeszcze prowadzi tutaj zmasowany ostrzał. No i Swifty się wypierdolił na lodzie. Cóż za kompromitacja. Ach, tu Asmoj, teleportował się cwaniak, ale nie ustrzegło go to przed tutaj trucizną, która cały czas trawi jego wątłe ciało. Jeszcze tam lodowa lewiatan próbowała go z sopla ustrzelić, no ale w porę wypił miksturę. Platforma już się opuszcza, jeszcze tutaj inkwizytor próbuje, dwóch inkwizytorów próbuje przetrzymać ten punkt, ale chyba już nie zdążą. Jeszcze Radek tutaj. O, proszę! Gdyby Radek nie bawił się tym działem, a skoczył do środka, tak jak właściwie myślałem, że powinien to zrobić, no to by na pewno tak nie wyglądało. Na pewno uśmiechnęło się tutaj szczęście do ekskluzywów, no ale jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym. Mecz się zakończył, co oznacza, że prawdopodobnie za chwilę zwalą się tutaj zawodnicy drużyny Unitedów i zaczną wykrzykiwać głupie hasła. Nie musicie zwracać na nich uwagi. Jak trzeba, to się ich zbanuje. A póki co drugi półfinał, drugi mecz drugiego półfinału. Pierwszy zgodnie z przewidywaniami wygrała Armada. Drugi prawdopodobnie też nie będzie zbyt długi. No a potem spotkamy się w finale. I tutaj też akcja na ostatnim punkcie. Armada Vanilla Sky. Jak widzimy tutaj zdecydowanie przewagę jednej drużyny nad drugą stanowią tanki, które wykorzystują w odpowiednich momentach tarana. No i tak naprawdę to są decydujące akcje, decydujące momenty danych akcji. Vanilla Sky wydaje się troszeczkę bawić, ale jak widzimy już opanowali sytuację. I już zmierzają po schodkach do mechanizmu podnoszącego platformę. Vanilla Sky
nic sobie nie robi tutaj z próśb Blackouta o danie mu zwycięstwa, bo go lubią. No i myślę, że tutaj już nie powinno być problemu z przejęciem, chociaż... Trzeba szybko pozbyć się zwłok. No i podobnie jak Exclusive Armada w ostatnich sekundach wygrała. Jeszcze tutaj krąg nieśmiertelności Paladyna włączony. Myślę, że odrobinę za późno, bo gdyby nie to, że punkt już był przejęty, to prawdopodobnie nie na wiele by się zdał. No i powoli możemy szykować się na finał. Ale zanim to nastąpi, oczywiście pierwej, musimy poczekać na przestawienie daty finału, a raczej godziny. Widzę, że na streamie pojawił się drugi widz. Przynajmniej tak mi mówi Twitch, a jak wiadomo, to jest zabugowane narzędzie. Radek? Rafalko? Ciężko powiedzieć. I widzimy, data została, godzina została przestawiona, więc możemy sobie włączyć 3 minuty niecałe, oblężenie bagiennej twierdzy, znana duża mapa, kolejne przejmowanie punktów. No i wydaje się, że ten mecz będzie troszeczkę bardziej zaciekły niż poprzednie i troszeczkę bardziej wyrównany.
I powoli rozpoczyna się pierwszy mecz finałowy. Z jednej strony Exclusive, z drugiej Armada. Bagienna twierdza. No i zobaczymy. W tym meczu, jak widzimy, zniszcze bierze udział. Chyba wie, że to do niego. I jak widzimy, pierwsze starcie, tak naprawdę. Exclusive dość pewnie wchodzi w punkt. Bardzo szybko zniszcze został wyjebany. Zresztą jak cała drużyna Vanilla Sky. I już przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejnego punktu tutaj w malowniczym zakątku. Pełnym zieleni, paprotek, grzybków, halucynków. No i Exclusive chce bardzo szybko przejąć ten punkt. Jak widzimy, wysypali się jak lawa. Zajęli pozycję na punkcie. No i jak widzimy, zdecydowanie tutaj mają przewagę. Bardzo dziwna sytuacja. Tank próbował tutaj zniszczyć, przewrócić. Nie widziałem bloku, być może chwila mojej nieuwagi, ale... Ale być może też system nie załapał tego. Teraz impet ataku troszeczkę zmalał, ale jak widzimy, cały czas wydaje się, że tutaj Exclusive ma odrobinę przewagi. Ale musimy pamiętać, jeszcze raz wspomnę o tym, że drużyna atakująca zwykle ma przewagę. Także i w tym meczu. Bardzo naiwny tutaj atak zniszczę. Myślał, że wbiegnie w mrożącą lodową i co zrobi, zamrozi. Bardzo dobry instant, ale poszło natychmiast rozmrożenie. Swifty wstał, zaczął mrozić i tak naprawdę ten atak obrócił się na niekorzyść Vanilla Sky. Chyba nie wszyscy zdążyli. Inks moi oczywiście musiał dostać kamieniem.
masz dobrze bardzo dobre wejście Swiftiego tuż za shieldem. Jeszcze raz może sobie kogoś obejrzyjmy. Kogo my tu mamy? Camilsona, który wybrał się znowu na wycieczkę powietrzną. Ten to lubi latać, no. Ale zaraz się odrodzi, być może tutaj nawet przyjdzie z pomocą swojej drużynie. Problem ekskluzji na drugim punkcie wynika z tego, że oni zupełnie chaotycznie grają. Pierwszy atak, kiedy przyszli wszyscy, wyglądał całkiem nieźle, a tymczasem tutaj okazuje się, że nagle przestali wykazywać jakieś to składne zagrania i cały atak się mocno posypał. Kamienie. Taran. Po raz kolejny. Ale któż, to wyglądało jakby to Swifty rzucało, ale to nie Swifty. No i bardzo dobry instant. Odzniszczę. I punkt został obroniony. Dwóch inkwizytorów na armadę to chyba nie był najlepszy pomysł. No ale zobaczymy, mecz się jeszcze nie zakończył. Na pewno tutaj... Na pewno tutaj brakuje ognistej w drużynie Exclusive. Jest prawdopodobnie na wakacjach. Na pewno te Skyfiery, które czasami lecą ze strony Vanilli, mają tutaj duże znaczenie. Z drugiej strony Vanilla na dwóch krasnoludków gra. Próba wejścia taranem. Raczej nieudana. Podrzut zresztą też. To było bardzo głupie, bo widząc taran, oczywistym jest, że drużyna trzyma blok, więc podrzucić się ich nie da. Ale znowu, ekskluzyw na punkcie. Tym razem chyba większą ekipą. No ale czego się spodziewać? Zaraz spadną kamienie. Och, niestety. Niewrażliwość tanka. Już leci Mr. The Boss, zwany również jako Zniszcze, żeby spuścić kamienie. No jak widzimy, tam raczej niewielki pożytek z tego było. I instant, a oczywiście Max Der Tank. Był zajęty czym innym. Myślę, że tank już powinien w tym momencie wiedzieć, że tutaj ze strony Zniszcze ciągle lecą instanty i coś z tym robić, no ale... Naprawdę będę zaskoczony, jeżeli ten mecz zakończy się na tym punkcie. Chociaż jak widzimy, Exclusive potrafi tutaj chwilę pobudować swoją przewagę. I jednak udało się przejąć. Wystarczyło tylko poczekać, aż tank straci nieśmiertelność.
No już cała drużyna Exclusive zbliża się do punktu. I jest szansa, że bardzo szybko go przejmą, gdyż drużyna Vanilla Sky została powstrzymana kawałek przed punktem. Tutaj tylko troszeczkę ognista przeszkodziła. Weszła od tyłu i nie bardzo było komu ją zabić. No ale jak widzimy, czas został nadrobiony. Znowu mamy pełne 10 minut na przejęcie kolejnego punktu, jednego z trudniejszych punktów, ale nie niemożliwego do zdobycia. Bardzo dobre wskrzeszenie. Błyskawiczna akcja. Czy kontrakcja. No jak widzimy tutaj nieco mniej udany instant, ale skutecznie zakończona akcja. No i już ekskluzyw na punkcie. No i krasnoludek nawet nie zdążył się rozbudować. Kolejne 10 minut i ostatni punkt na tej mapie. Takie to było mrożenie powietrza w wykonaniu Swiftiego. Bardzo dobre uderzenie Camilsona. Nieudane dobicie. Średnio udany taran, jeszcze mniej udany instant. Drugi instant już znacznie lepszy. Do tego od razu poszedł Skyfire. Ale wygląda na to, że ekskluzywy cały czas żyją. No i tank niestety, o! To bardzo dobry instant, w bardzo dobrym momencie, tak naprawdę uratował tanka. No i sprawił, że połowa drużyny Vanilla Sky jest martwa, przynajmniej jeszcze przez 5 sekund. To może nie tyle pozwoli tutaj zbudować przewagę. Oj, szkoda, że hematogen nie zginął w tej akcji. To może mieć kolosalne znaczenie. Niestety Camilson chyba go przegapił. Czyżby koniec? Koniec. Czyli pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Exclusive. Troszeczkę męczyli się na drugim punkcie. Troszeczkę nieskładnie im to wychodziło, ale... Ale jak widzimy... Jednak drużynie Exclusive udało się wygrać.
spotkanie rewanżowe, znaczy mecz rewanżowy, bitwa rewanżowa. Podejrzewam, że w drużynie Exclusive dojdzie do pewnych roszad. Spodziewałbym się Asmoja na tanku. Być może nawet zagrają na dwóch tanków. No ale wszystko tam zależy od ich wewnętrznych koncepcji i od dostępności oczywiście odpowiednich graczy. Pierwszy punkt. Widzimy, Vanilla Sky już atakuje. O proszę, jednak dwóch Inkwizytorów, czyli wyszli z założenia, żeby zwycięskiego składu nie zmieniać. Taktyka chyba skuteczna, gdyż armada zdecydowanie nie poradziła sobie w pierwszym ataku. No ale mamy jeszcze prawie 10 minut, także jeszcze wszystko się może wydarzyć. Na pewno teraz celem Vanilla Sky jest zdobycie punktów klasowych. No ale jak zniszczę, będzie w ten sposób je marnował, no to raczej tutaj nie wróżyłbym im sukcesu.
Jeżeli ktoś chciałby się, zastanawiałby się, z jakim zestawem umiejętności grają poszczególni zawodnicy, to możemy sobie przelecieć, szczególnie teraz po tych zmianach. Te zestawy mogły się troszeczkę zmienić. Mamy Berserkera. Raczej już długo go tu nie pooglądamy. To może teraz tanki. Proszę bardzo, ekskluzyw. Luxray już wrócił, zobaczymy jak jego skille się różnią. On gra tutaj z nieśmiertelnością. Wigrid na saperze. Jak widzimy, teleportacja, mortar. Może on zbiera na mortar właśnie. To może być to, czym będzie próbował ugrać ten mecz. Następnie niech będzie hematogen na healerze. A dla porównania Great Satan. Widzimy zupełnie inny zestaw umiejętności. Jedyna ognista w grze. Ja bać zniszczę. Staropolskie pozdrowienie. Po drugiej stronie Swifty. Bardzo ładna akcja tutaj wejścia, niestety mrożenie przerwane, ale klątwa jest, ale jest krąg nieśmiertelności też. Kogo jeszcze nie mieliśmy? Gunner, Gaugunner. Tu chyba wielkich niespodzianek nie ma, szczególnie jeżeli gra się z tankiem. No i dwóch inkwizytorów. Lups moj, który żyje tylko dzięki healerowi. Hematogen już tutaj z mortarem zepchnięty. Bardzo dobra tutaj decyzja. Ale Wigrid, jak widzimy, przeżył. No i drugi inkwizytor. Który chyba się troszeczkę tutaj zawieruszył. Czy on wchodzi na Skyfire'a? No dobrze, to chyba znak, że powinniśmy przestać już tego inkwizytora obserwować. Wracamy do normalnego widoku kamery. Jeżeli Vanilla chce coś ugrać w tym meczu, to ma ostatnie 4 minuty. Na pewno wyróżniającym się zawodnikiem z drużyny atakującej jest Luxray. Zresztą nie tylko w tym meczu. No, ale to może być za mało. Chociaż jak widzimy, przejmuje punkt stopniowo. Znowu mortar, znowu Wigrid z mortarem. I to może być to, co pozwoli Vanilli przejąć punkt. Jak widzimy, tam już obrońcy się odrodzili. Bardzo dobre tutaj decyzja Gauganera o ataku, no ale niestety troszeczkę za wolno jego drużyna tutaj dołączała do gry.
Tak czy siak, parę minut na tym punkcie tutaj zostało zyskanych. Taktyka, jak widzimy, Vanilli sprowadza się do tego, żeby tank wszedł na punkt. Stopniowo, punkt po punkcie, tutaj stopień po stopniu przejmował, a potem reszta drużyny z mortarem. Będzie się tutaj klinem wbijać w ten punkt. No jak widzimy, ta taktyka się sprawdza. Za chwilę drugi punkt zostanie przejęty. Bardzo dobry instant, ale błyskawiczna odpowiedź Swiftiego, ale odrobinę spóźniona. No i w ten sposób kolejny punkt został przejęty. A tutaj już widzimy oczekujących na przeciwników obrońców. Trochę strzałów z dystansu, ale nie za dużo. Energia nie jest tutaj czymś, co jest na łatwe do wydawania, to znaczy ważne, żeby ją zachowywać. No jak widzimy, już połowa punktu przejęta. Oczywiście Inkwizytor tutaj się nie połapał, że Wigrid zostawił pułapkę. No ale tym razem to był tylko Wigrid. Gdyby to był Luxray, to prawdopodobnie ten punkt już by padł. No ale zobaczymy. Luxray jest ściągnięty na minę powietrzną i ostrzeliwany. Przewrócony nad deser. No ale przeżył. Oczywiście dzięki healerowi. Znowu okres przewagi drużyny Exclusive. Zaraz Mr. The Boss będzie rzucał instanta. Oczywiście, jeżeli nie zginie wcześniej. Skyfire, bardzo dobry moment. Exclusive nie ma czym odpowiedzieć na to. Great Satan, no niestety mógł albo wbiec w ogień, albo pozwolić na przejmowanie. Wybrał połowicznie obydwa te rozwiązania. Ale jednak udało się utrzymać punkt. Widzimy, tam armada przegrupowuje się. The Boss, 150 punktów klasowych, to oznacza, że co on gra na żółte runy? Ile tych żółtych run? Slaughterfest.
To jest chyba maks, jaki osiąga, bo już powinny mu przyrastać kolejne punkty klasowe. Nie, no myślę, że 155 punktów klasowych to jest przesada. Luxray ponownie dostał się na punkt. No ale niestety tutaj wpadł na minę powietrzną. Bardzo dobry tutaj granat łańcuchowy. Praktycznie całkowicie Maru się wyeliminował z akcji. Ekskluzyw trochę jak w chuligani, wbiegli tutaj w wanilę, napsocili i uciekli. Nowy granat, który nie pozwolił Luxrayowi na ucieczkę. Tutaj healer znalazł sobie równorzędnego przeciwnika. Na razie remisuje, a udało mu się wygrać. I Mr. The Boss. Swifty 123 punkty klasowe. Nie przerasta, to jest chyba jego max. 124, to może ze 125 będzie mógł mieć. Czyżby zatem grał na też dużą ilość żółtych run? 130. Bardzo dobry instant. I znowu nabronili i uciekli na punkt. Ostatnie 3 minuty, jeżeli Vanilli nie uda się przejąć tego punktu. I znowu Vigrid z moździerzem. Bardzo dobre wepchnięcie Swiftiego. I znowu w tym wąskim przesmyku walka. Kolejny dobry granat. Instant, ale raczej nieskuteczny. Od razu sypnięcie piachem na wpadającą ognistą
żeby uniemożliwić jej podrzucenie drużyny. Zresztą zaraz pada mi się drugi wiatr. Można by się zastanawiać, który to zawodnik zamulił. Wygryt ponownie obudowuje się na punkcie, no ale nie spodziewał się chyba tutaj Tesli. Ostatnie 30 sekund. Czyżby armada nie miała już pomysłu na zdobycie tego punktu? Dziewięć, osiem, siedem i Luxray na nieśmiertelności w punkcie, czyli armada walczy do samego końca. Jeszcze dołączył do tego towarzystwa Vigris ze swoim moździerzem Skyfire. Czyżby to był ten punkt, ta chwila, w której punkt zostanie przejęty? Niestety Swifty prosto w tarczę. Bardzo dobra tutaj, bardzo dobre tutaj zagranie Inkwizytora, który rozbił klątwę. Oczywiście słowa uznania należą się także Swiftiemu, który rzucił tą klątwę, oczywiście. No i czyżby Gunner to wyjaśnił sprawę? Bardzo dobre odrzucenie armady z punktu, które zadecydowało o tym. Luxray wpadł do wody, zginął, no i tym samym... tym samym mecz się zakończył. No i co my tu mamy? Przejrzyjmy sobie statystyki. No i tym samym turniej zakończył się. Zwycięzcami została drużyna Exclusive, która w dość dobrym stylu, choć z pewnymi problemami, szczególnie w pierwszym meczu, pokonała armadę. Tak prezentuje się drabinka finałowa. No cóż mogę powiedzieć, no, następny turniej za tydzień, chyba że coś się zmieni. Tak jak wspominałem, do 15 września turniei niedzielnych nie będzie, więc póki co musimy sobie radzić tylko z czwartkowymi. Także dziękuję wszystkim, którzy byli, którzy oglądali i którzy będą to oglądali na przykład na YouTubie, na którym oczywiście turniej się znajdzie. No i do zobaczenia za tydzień.